Dzień dobry, ja jestem Flotar, to jest gra Ski Sniper, gra, którą zobaczyłem u Hogatego i tak bardzo mi się spodobała, że mówię: hej Hogaty, ukradnę ci serię, ale tak całkowicie serio, link do kanału Hogatego, gdzie możecie obejrzeć chyba 5 odcinków z tej gierki, jest w opisie, także jeżeli gra wam się spodoba i będziecie po prostu chcieli sobie czekać na kolejne filmy, to polecam sobie wbić na kanał Hogatego, gdzie macie po prostu tego więcej. I na czym polega gra? Już wam tłumaczę. Mamy skoczków narciarskich i my jesteśmy snajperem. Dodajcie to do siebie, aha, i co nam wyjdzie? Musimy ustrzelić po prostu tego skoczka narciarskiego różnorakimi broniami, które po prostu się znajdują tutaj. No jest tego... Jest parę broni do odblokowania. Zobaczymy. To jest w ogóle pierwsze uruchomienie tej gierki. Wy pamiętajcie, że z kodem Flotar macie 3% zwrotu na kupienie gier taniej. Link jak zwykle w opisie. I pamiętajcie, jeżeli chcecie serię łapa w górę, obowiązkowa Flotar, zamknij mordę i graj. Dobra, wybieramy sobie na początku miejsce, z którego będziemy po prostu mogli... A, kill bonus, okej, okay, rozumiem. Z którego po prostu będziemy strzelali do tego naszego skoczka narciarskiego. Progres 0. Kliknijmy sobie pierwsze lepsze. Balkoni, runda 1 z 5. Tyle pieniędzy zarobiłem, rozumiem. Muszę, rozumiem, trafić mózg. Okej, okay, leci sobie gościu. I to jestem ja. I to... O kurde, chwila, czy... Ja za bardzo... Nie mam pojęcia, jaki jest cel gry. Okej, okay, strzel... A, on dobra. No to nice gameplay, Flotar. Nie udało mi się, tak? Wiem, nie udało mi się. Triple run. Rozumiem. Dobra, czyli może 3 skoczków będzie startowało albo coś takiego. Pamiętajcie też, że ja mam bardzo słabą broń. Także ja chyba muszę po prostu poczekać, aż ten gościu sobie wyskoczy. Powiedzmy... Myślicie, że to jest takie łatwe? O, no super. Okej. Okay. Jakiegoś jednego chciałbym ustrzelić. Ja wiem, że to tak wygląda. Dobra, zmieniam miejsce, z którego po prostu będę w nich strzelał. Może tutaj. Balon, to jest to, co ja chcę. Quadruple run. To mi się też podoba. Mówię, jeżeli trafimy gościa, to wtedy będę zadowolony. Wtedy będę chciał nagrać z tego więcej odcinków, ale na razie to jestem po prostu zażenowany swoim skillem. Okej, okay, a nie mogę zmienić celownika. Dobra, leci. Co, jeżeli... dobra, trafiony, ale pięknie, dobra, to mi się podoba. I później oczywiście będziemy mieli różnego rodzaju x-raye i tak dalej, żeby jakoś to fajnie pokazać. Na razie mamy po prostu... A ty, kurde no. Jednego gościa rozwaliłem, jednego skoczka narciarskiego. W ogóle zastanawiacie się pewnie, skąd w ogóle taki pomysł na grę. Ja też nie mam pojęcia i nie mam pojęcia, co gościu brał, który tworzył tą grę. Ale to jest bardzo dziwne, że takie coś mu się... Że po prostu o czymś takim pomyślał. Chwila, mogę ustrzelić po prostu gościa, który jest tam... Okej. No dalej! No nie wiem, po prostu nie mogę trafić, mam tak słabą broń. Może... wiecie co właśnie sobie pomyślałem? Może tu jest jakiś slow motion i będę mógł na przykład sobie na spokojnie w gościa wycelować. Dobra. Mamy coś takiego. Tab. E. F. Próbujemy. Jest! Jest! Mamy pierwszego X-raya. No, nawet nie wiecie, jak ja na to czekałem. Dobra, został trafiony. I co? O kurde, się wypierdzieli. No i o to chodziło. 3 minuty filmu, ale w końcu zrobiłem to, co chciałem. I oczywiście dostajemy za każdą ranę, jaką odniesie ten nasz skoczek, dostajemy więcej pieniędzy i właśnie zrobiłem $844. Pamiętajcie jednakże, że to tylko jest gra, ja na co dzień nie jestem takim człowiekiem, żebym strzelał do skoczków narciarskich. Ja jestem raczej z tych osób, które po prostu oglądają i bardzo lubią skoki narciarskie. No, także mówię, pamiętajcie, że to jest tylko gra, nie jestem żadnym psycholem, okej? Okay? Dobra, kurde. Będzie ciężko! Aj, myślałem, że przy samym końcu dostanę, ale muszę mieć po prostu tą lepszą lunetę. Zastanawiam się, czy broń na przykład będzie można odblokować. To jest w ogóle ostatnia runda i zarobię 1000... pieniędzy. $1000 sobie zarobię. Podobno kierka jest bardzo przyjemna do pogrania, wiecie, gramy sobie 20 minut. A tutaj jeżeli bym... A, tylko w sumie najlepiej poczekać, aż on wyskoczy i dopiero wtedy go trafić, bo jest szansa, że on po prostu dostanie większe wtedy obrażenia. Brawo. Nie udało mi się, jestem totalnym... Spot clear. Mhm, zarobiłem $1000. Hit with basic zoom. Aha, dobra. Jeżeli jest basic zoom, to tak naprawdę musi być jeszcze inny zoom. Start, arsenal. Właśnie widzicie, tutaj nawet nie ma opcji. Dobra, są opcje, łamałem. Mouse, keyboard, left shift focus, skip space, aim, Dobra, left shift focus. No i o to właśnie chodziło. No właśnie, to była ta jedna niewiadoma, której potrzebowałem. Zobaczę, i to kosztuje kolejna broń.
Mam Tom. Stability, Rate of Fire. O, widzicie, to już by było lepsze. Może się uda dzisiaj tą brońkę odblokować i kupić. Mamy jakiś Green Pills. Focus, aha, dobra, czyli to są po prostu tabletki, które pomogą mi w skupieniu. Chciałbym jakiś łatwiejszy kill bonus $900. W ogóle tutaj, tutaj chciałbym kogoś wystrzelić. O, i mogę sobie slow motion zrobić. I mogę sobie przybliżyć scrollem. Patrzcie, pyk. Oddajemy strzał, no i siema. Flotar, ty debilu, dlaczego tego nie ogarnąłeś? Ulala. 150 i 400. Dobra, lecisz. Szkoda, że kamery nie można zmienić, ani tak naprawdę nic z nią zrobić ciekawego. I ile będzie? $778 za jednego gościa, całkiem spoko. Kamerki nie ma, bo uznałem, że nie będziemy psuli takiej fajnej gry moją mordą. Dlatego po prostu kamery nie odpalałem. Ale tutaj powiem wam, że tak, że ta kamera jest naprawdę fajna. W tym sensie to miejsce, z którego strzelamy do tych naszych skoczków narciarskich, jest bardzo fajne. Z prostego powodu, że ja tak naprawdę nie muszę się wyślać. Pyk! Widzicie, kolejny strzał oddany, 2-2. A myślałem, że prosto w głowę dostanie, ale jednak nie dostał. Dobra, żebra na pewno zostały połamane i mam już $1550, czyli rozumiem, że tutaj dostajemy pieniądze w zależności od tego, w co trafimy. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Znaczy, może nieprzyjemne, bo jeżeli bym był skoczkiem narciarskim, to nie chciałbym, żeby ludzie zrobili taką grę. No, nie chciałbym, bo to by było takie dziwne, nie? Ale mówię, to tylko gra, nic więcej. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, czy tym razem ustrzelę po prostu. Prosto w głowę celujemy. Uwaga. I pyk. No, no. Ojojoj, to był zły pomysł. Dobra, dostał. Dostał w ostatniej chwili. Nie mam pojęcia. O. Znowu tak powiem wam, że słabo. Ja on cały czas celuje prosto w mózg. Ale chyba się to, chyba się nie uda mi ta sztuka. Ale kurde, trochę już kasiory jest, nie? Pamiętajcie, że ja muszę $15,000 zarobić i 150 metrów. Ciekawe, jaki Hogaty ma, wiecie, rekord. Ja nie chciałem sobie psuć tej gierki, dlatego tylko mówię, o, fajna gierka Hogaty. Pozdro. No i widzicie, jest u mnie na kanale. Dobra. Podwójne przybliżenie. Okej. Okay. Oj, nie tak to miało wyglądać. To na pewno nie jest strzał w głowę. No. To na pewno nie jest strzał w głowę. Może będzie większa odległość. Już zarobiłem 4000. O kurde, ale leci. Dziwne, że nie da się kamery w żaden sposób zmienić. O, będzie rekord? Ile poleciałeś? 126 metrów. Nie mam pojęcia, ile było wcześniej. Ale teraz będę już musiał pamiętać te nasze odległości. Double run! O, i to mi się podoba. To mi się podoba. Teraz już rozumiem, dlaczego były te double runy i że mogę rzeczywiście w to trafić. Dobra, pyk, jestem już gotowy. No, dwóch skoczków. To jest chyba całkiem niebezpieczne. Dobra, spokojnie. Pyk. Dobra, jest! Dwóch trafiłem. Na pierwszego niestety nie mieliśmy tego X-rayowego. Double kill! Nice! Podwójna kasa jeszcze. 6000. Dobra, będzie 120, więcej niż 120 chyba 6 metrów. Szkoda, że nie mam tutaj innych skoczni. 131, także pobiliśmy rekord skoczni, zarobiliśmy rekord pieniędzy. Co może być lepszego? I zarobiłem 17 tysięcy, także od razu sobie kupimy lepszą snajperę i weźmiemy jeszcze, spróbujemy po prostu a spot clear, czyli co, mogę już wejść? Okej, okay. Wygląda na to, że mogę wejść. 18 tysięcy jest. No i ta broń mi się, a włupa to jest, tylko że rozumiem, że zmieniona nazwa, żeby nie było. Equip, lecimy. Wziąłbym teraz coś... Kill bonus. Aha, czyli tu jest po prostu najłatwiej, rozumiem, kogoś trafić, bo jesteśmy najbliżej. Szkoda. A, bo to będziemy zaraz obok tego skoczka. No tak. Ulala. Dobra, jestem gotowy. Aj. No, kurde. Nowa broń. Nowa broń mi się nie udało, niestety. A, jednak potrzebuję troszeczkę praktyki, żeby to zrobić. Ale spróbujemy. Spróbujemy, jeszcze mamy 4 próby, aby to zrobić.
Także teraz to się musi udać. Jedź sobie, jedź. Pyk. No. I teraz piękny strzał został oddany. Uuu, w końcu w głowę. No i teraz powinieneś polecieć. Musi to być rekord. Pamiętajcie, 131 metrów był wcześniejszy rekord. O kurde, ale się podbijał. Ulala, 150? 160? 150. A, 142. Byłem bardzo blisko. Muszą być tutaj inne skocznie. No nie wierzę, że jest po prostu jedna skocznia. Z mamuta. Wyobraźcie sobie na przykład, jakby był mamut. Czyli wiecie, te ogromne skocznie, gdzie się tam skacze po 200 metrów. To by było fajniutkie. Okej, okay, leć. Pyk. Oj. No. Mhm. Dobra, drugiego chociaż trafiłem. Chociaż tyle. Ale i teraz musisz sobie polecieć. A, rozumiem, czyli ja muszę tutaj chyba zarobić 200 tysięcy na tej mapie, żeby mi tam progres zaliczyło. Spoko, powinno się to udać. Kurde, prosta gierka. Ale na telefony raczej by się nie sprawdziła. Wiadomo, nie muszę chyba mówić, że link do gry, gdyby ktoś chciał sobie kupić, jest w opisie, zawsze daję linki do gier. Nie, żebyście nie musieli po prostu wy tego szukać. Dobra, spróbujemy. A jakbym w niego tutaj strzelił? O, fail shot. Ok, czyli musimy po prostu czekać, aż on wyskoczy. Rozumiem, sorry. Poniosło mnie troszkę. No, 1900 zarobiłem na tym strzale. Ajajaj, słabo. Widziałem, że tam są jakieś takie bonusy, typu, że bez fokusa mam trafić gościa. Ale z tym fokusem jest tak łatwo. Mhm. Bardzo łatwo, Flotar. No, że dopiero teraz udało ci się w niego trafić. I to jeszcze nie tam, gdzie chciałem, no bo... To nie robi wrażenia. A wiecie co? Spróbujemy sobie może z maksymalnej... Nie, może nie z maksymalnej odległości, ale z bardzo dalekiej. Tak, żeby było troszeczkę trudniej, żebym dostał więcej kasy. Tylko wiadomo, wtedy szansa, że po prostu trafię gościa, będzie naprawdę mała. Dobra, spot clear. Super. Super, bardzo się cieszę, że tak to wygląda. Na quit chyba nie mogę klikać, bo wtedy mnie wywala po prostu do pulpitu. A jeszcze nie chcę. Select spot. Nie ma tutaj innych skoczni na pewno? Arsenał? Ile ta broń kosztuje? 30 tysięcy. Dobra, start. 150, 350, 300, 200, 900. Czemu tutaj jest 9? Aha! O, tutaj będzie trudno trafić. Będzie bardzo ciężko trafić. Za chwilę zobaczyć, co tu się będzie działo. No właśnie. O kurde. Pyk. No. Aj, ciężko. To jest już przeszkoda. To są przeszkody. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden raz. Teraz się uda. Dobra, leć. Pyk. I już mamy $900 zarobione za to, że po prostu trafiłem. Nie jest ciężko. Aż tak ciężko nie jest. I zobacz, za samo trafienie mam 900. O kurde, ale poleciał. Ale poleci do przodu. Będzie rekordzik? Pierwszy... A nie odbija się tak mocno, jakbym chciał. Nie, 138. A, 130. Kurde, blisko. Dobra, spróbujmy. Hit Ash, Hit Shine Air, Hit Head. Aha, czyli mamy po prostu punkty witalne, w które musimy trafić temu naszemu skoczkowi, dobra. Proszę, żeby mnie tutaj nic nie zablokowało. O kurde. Dobra, jest, trafiłem. I o, narta ci się wypięła, kolego. Ale może jakoś tak bokiem, wiecie, poleci jeszcze dalej. Tylko że on by musiał się jeszcze dość mocno poodbijać. A widzę, że będzie 130 metrów. No, ja już widzicie, już się nauczyłem, ile gdzie jest metrów. Jak sobie lecimy. Hit? Nie no, bez fokusa nie ma szans, że go trafię. Znaczy są bardzo małe szanse.
Może w kolejnym odcinku, jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani, to zrobimy sobie coś takiego. O kurde, gdzie ty lecisz, tam lecisz. To zrobimy sobie challenge, w którym będę musiał trafić z maksymalnej, no z tego maksymalnego punktu. Ładnie, 1400, już mamy 3000. Może się uda dzisiaj nazbierać na jeszcze lepszą snajperkę. Okej. Ale się odbija. Dobra, teraz muszą być 104, to jest rekord. A nie, 142, tak samo. Dziwne to jest. Zrobiłem 6000, tam i nie wiem ile miałem. 7? Nie, to jeszcze na pewno nie ma 30. Jestem prawie pewien, że jeszcze nie ma 30 tysięcy. O kurde, tutaj będzie ciężko. O, tutaj może być już lipa. Oj. Dobra, jest, jednak się udało. Bo za każdym razem po prostu jesteśmy w innej pozycji. Wiadomo, ja też nie celuję tam, gdzie powinienem. Bo powinienem raczej celować w płuca, w mózg. I wtedy po prostu będziemy mieli, zarobimy sobie więcej punktów. Okej, w ogóle ta gra jest stara. Z tego co zauważyłem, ja myślałem, że to jest nówka gra, która wiecie, wyszła o tydzień temu premiera. Ona się okazuje, że nie, ona ma już parę lat jest na rynku. Oczywiście kiedy jest sezon na skoki narciarskie, to każdemu się przypomina, o jest taka gra, nagram ją. Dobra, udało się. Także co moi drodzy, wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, bardzo przyjemna gierka do pogrania. O kurde, taką broń chciałbym. Albo kuszę. Stability zoom. O. A na razie operuję na czymś takim. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli więcej filmów, to zapraszam do Hogatego i możecie napisać, czy chcecie po prostu u mnie z tego więcej odcinków. Na razie, cześć, życzę wam miłego dnia. Hej!